Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza. Narzekają na nią również rolnicy, którzy musieli czekać wiele dni, by dokończyć żniwa. Od kilku tygodni na polach można było dostrzec kombajny i ciągniki rolnicze. Żniwa rozpoczęły się na dobre w połowie lipca, ale deszczowa pogoda na wiele dni zatrzymała rolników. Ruszyliśmy do żniw po tygodniowej przerwie spowodowanej dość długo trwałymi deszczami. W sumie mieliśmy do skoszenia i wymucenia 1000 hektarów pszenicy i 670 hektarów rzepaku. Zostało na ten moment 40% pszenicy do wymucenia. Żniwa w Agromaxie to 4 nowoczesne kombajny i wiele osób, które z zaangażowaniem włączają się w prace polowe. Bardzo dużo obserwacji, bardzo dużo trzeba dopilnować rzeczy, żeby się nie spóźnić nawet o godzinę z omłotem, żeby dobrać warunki do zbioru. No i później organizacja i na polu, i na magazynach, no i przy sprzedaży. Także jest to raczej taki dość intensywny dzień i nie ma czasu na leniuchowanie w żniwa. Operator takiego kombajnu ma pełny komfort, praktycznie nie musi wychodzić z kabiny, która jest klimatyzowana, w pełni skomputeryzowana, wszystko widzi na ekranie, co do warunków omłotu, jakości omłotu, jakości ziarna, także wszystko widzi jakby z pozycji operatora. Także sprzęt jest na pewno bardzo dobry i z wysokiej półki. W dużej części w sumie automatycznie jest, bo jest wyposażony w CEMOS Automatic. No stosunkowo to nie jest trudne, no jeśli nie jest polegnięte zboże. Rolnicy prowadzący mniejsze gospodarstwa, w których nie ma suszarni, jeszcze muszą czekać z podjęciem prac, bo zboże jest zbyt wilgotne. Ale straty spowodowane niekorzystną pogodą dosięgną także tych największych. Ostatnie deszcze, szczególnie sobota, niedziela, to były takie nawalne i spowodowały wyłożenia. U jednych więcej, u jednych mniej, ale ogólnie można powiedzieć, że pszenica tego nie wytrzymała. Ze stratami się trzeba liczyć głównie ze względu na wodę, czyli ziarno namokło, zaczęło kiełkować i pewne parametry na pewno ulegną zmniejszeniu. I może to nie być już pszenica taka do młyna. Raczej trafi na paszę dla zwierząt. Sierpień zapowiada się ciepło i słonecznie, więc rolnicy ze wszystkim powinni zdążyć. Żniwa to jednak nie koniec prac na roli. Na producentów rolnych będą czekały kolejne zadania, ale także odrobina świętowania, bo z końcem miesiąca niemal we wszystkich miejscowościach powiatu raciborskiego odbywać się będą dożynki.